zespół, który długo występuje na polskiej scenie muzycznej. Trubadurzy się nazywa, ale państwo obok nich są najdłużej występującym zespołem na polskiej scenie. Tercet egzotyczny. Izabella Skryban-Dziewiankowska. Kłaniam się, poproszę o wielki gromki brawa. Po lewicy pani Izabeli Gaja Tyralska. Kłaniam się pani Gaju, dzień dobry. A po prawicy pani Janusz Konechał. Panie Januszu, kłaniam się, dzień dobry. Państwu też się kłaniam. Ja nazywam się Justyna Dżbik-Kluga, jestem dziennikarką programu Pierwszego Polskiego Radia. A dzisiaj mam ogromną przyjemność, ogromne wyróżnienie, które postanowiłam uczcić tym kwiatem kolorowym, spotkać się z Państwem, żeby chociaż kawałek tego koloru, który Państwo od 50 lat, to jest niesamowite, przekazują swoim odbiorcom, tutaj zafundować. Spotykamy się, ponieważ powód jest bardzo konkretny. 50 lat legendy polskiej piosenki, jasne. Trzy płytowe wydawnictwo, trzy świetne płyty z największymi przebojami. Niektórzy mówią, że Pamelo żegnaj największy przebój, ale ja myślę, że macie taki problem, że wszystkie utwory są mocno przebojowe i można dyskutować, który z tych utworów jest mocniejszy. Ja myślę, że jest bardzo ważny nasz początek kariery, gdzie zaczęliśmy od klasyki muzyki południowoamerykańskiej. I od tego właśnie, że na pierwszym naszym albumie, w trzech płytach jest, na pierwszej płycie jest prawie cała płyta utwory z klasyki, właśnie pochodzące z muzyki klasycznej. Ja będę to wszystko panią pytać, tylko powiem, że państwa witam w imieniu wytwórni Universal, która przygotowała dla was to pięknie wydane wydawnictwo. Są świetne zdjęcia w środku, jest świetna muzyka oczywiście również. No i to przypomnienie tej historii, która rozpoczęła się w 1963 roku. Ale witam państwa również w imieniu Empiku i teraz, żebyśmy sobie już spokojnie podyskutowali, ja sobie usiądę do państwa. Bo ja, jak może państwo wiedzą, jako dziennikarka zawsze mam bardzo dużo różnych pytań, ale sytuacja jest taka, że ja mam dosyć wygodne buty i wtedy będę do was z prośbą o pytanie do waszych gości. Z tego co wiem, na takich spotkaniach zawsze pytania od państwa są najbardziej interesujące. Ale no właśnie, pani Izabela, czy pani pisała pamiętnik od samego początku działalności tercetu? Bo musiało się tyle wydarzyć i to słychać też w waszej muzyce, że nie wiem, czy pani spamiętała te wszystkie historie. Nie, nie pisałam, bo nigdy jakichś takich nie miałam zapędów, ale Zbyszek Adamkiewicz to był komputer, on wszystko pamiętał, na przykład słuchaj Zbyszku, gdzie graliśmy 5 lat temu, w tej tej sali, o tej godzinie, więc po co ja miałam pisać, w dodatku, że jakoś tak było pięknie, cudownie, myślałam, że do końca życia będę pamiętać, wspominać i tak też jest, wyszedł znakomity album teraz, Moje życie, w którym to, co pamiętałam w szczegółach, bo mam bardzo dużo materiałów archiwalnych i z tego właśnie wywiad mieli dziennikarze i napisali ten album. 50 lat to jest aż niewiarygodne, bo niektórzy tutaj z państwa tyle nawet nie żyją, więc trudno jakoś ogarnąć, żeby przez tyle lat być na scenie. Ja też mówię, to już Zbyszek Adam, ten Metelski odszedł, Adamkiewicz odszedł, mój mąż, założyciel i lider tercetu odszedł, tylko ja pozostałam jak Lenin, wiecznie żywa i zdrowa. Ja bym powiedziała, że nie tylko, tylko aż, bo to gdyby nie pani, to tercetu by dalej nie było. Zatrzymajmy się na chwilę na tym momencie przełomowym, bo jednak no Pamela i Pedro to byli państwo, pani i mąż. Jego tak, zabrakło, tak, ale... Byliśmy ochrzczeni. No właśnie, ale pani została i co się stało takiego, ta iskierka, żeby dalej tercet był? Ja właściwie to dużym, dużym wsparciem dla mnie, bo w 2001 roku, 3 czerwca, odszedł Zbyszek Adamkiewicz. Nie wiedzieliśmy ze Zbyszkiem, co zrobimy, czy zostaniemy przy duecie, czy zrezygnujemy, ale przyśnił mi się Zbyszek Adamkiewicz, mówię, słuchajcie, śpiewajcie dalej. A poznaliśmy Krakusa, bo taka Krakusa po Ameryce, on był akurat na trasie z nami jako akustyk. Najwyższy, znakomity basista, bluesman, co prawda, przyśnił mi się, ja w ogóle mam takie wizje, ciągle mi się coś tam przyśni i zawsze się sprawdza wszystko. Proszę, no i zaczęliśmy próby i tak się zaczęło. W związku z tym, już jak Zbyszek Dziewiątkowski 14, pół roku później, w 2002 roku, 14 stycznia zmarł, to już miał wsparcie w Włodku Krakusie. Także, że no, on bardzo był mi pomocny. Poza tym, proszę państwa, państwo mi pomogli. Miałam listy, telefony, telegramy. Media mi bardzo też pomogły, jestem bardzo wdzięczna. Żebym istniała, Nina Terentyew, Elżbieta Skrętkowska. Zrobili specjalnie program już w czerwcu, żebym się wzięła do gardy, żebym się wzięła do roboty, żebym zaangażowała kogoś na miejsce właśnie Zbyszka.
No i udało mi się znakomitego jazzmena, jednego czołówka polskiego, jeżeli chodzi o muzykę jazzową, zaangażowałam, zaproponowałam współpracę Januszowi, przyjął i zaczęły się próby i tak gdzieś w lutym już nie pamiętam, nie wiedziałam co się dzieje, bo na 23 czerwca musiałam mieć duży program przygotowany w tym składzie, poświęcony cały program pamięci Zbyszka, a to mnie mobilizowało, żeby zrobić dla Zbyszka ten ukłon, żeby, bo zasłużył na tym całym życiem swoim, żeby pamiętać o nim. Dla dziewiątki? Dla dziewiątki, tak. Wszyscy nazywaliśmy go dziewiątka. Panie Januszu, dzwoni Izabela Skrywacz Dziewiątkowska do Pana, a Pan mówi, wchodzę w to. No, historia była troszkę inna, ponieważ wcześniej, już dwa lata wcześniej, przed tymi tragicznymi wydarzeniami, współpracowałem z tercetem jako aranżer, więc dobrze znałem tercet, znałem jego twórczość, bo pracując sobie w poramie razem ze Zbyszkiem Dziewiątkowskim, miałem okazję poznać klimat, specyfikę tych utworów. Także byliśmy już zaprzyjaźnieni i jak padła ta propozycja, to dobrze wiedziałam, w co wchodzę. Ale już wtedy całym sobą, bo najpierw były te aranże, jak rozumiem, a teraz właściwie jako no, taki trzon. Tym bardziej, że ja przychodziłem, jak to Iza wspomniała, z zupełnie innej bajki, bo ja jestem jazzmenem i tu nagle troszkę inna muzyka. A, nie bał się Pan? Można by rzec, że diametralnie inna. No nie, ze względów takich artystycznych i technicznych nie, natomiast zupełnie inna specyfika tego zespołu. No właśnie, i dzwoni telefon do Pani Gai i Pani Gaja odbiera telefon i mówi, mój Boże, zaśpiewam z Izabelą Skrywacz Dziewiątkowską, czemu nie? Do mnie nie zadzwonił telefon. Wiesz, ja od dziecka chodziłam do klasy w szkole muzycznej z córką Pani Izabeli Skrywacz Dziewiątkowską i kiedyś jakiś wpadła Pani Izabela na pomysł, może by furek zabrać. No i tak Kasia myślała, znam Gaję od dziecka, śpiewamy razem w szkole, bo razem chodziliśmy do klasy. To czemu by mnie nie zabrać i taki był furek. Dwie córki Pani Izabeli, Kasia i Ania. No i tak mnie wzięły jako przyjaciółkę. O tercet. Po śmierci Zbyszków, jak przyszedł Janusz i Włodek, postanowiłam trochę zmienić zespół, trochę uaktywnić, chórek dołożyć, zrezygnować mi z kapeluszy, bo to przynależało do Zbyszków. Do nas, to był dawny tercet istniejący 37 lat i tego nie chciałam zachować. Ale dajemy sobie radę i bez kapeluszy teraz. Pani Izo, skoro... Proszę, Panie Janusz. Proszę Państwa, Państwo sobie może nie zdają sprawy, ale te kapelusze są bardzo ciężkie. Dlatego myśmy chętnie z nich zrezygnowali. Pani Izabelo, Państwo powiedzieli o swoich początkach w tercecie, w różnych odsłonach, w takim odradzaniu się, jak Feniks, tercet się odradza w różnych momentach. Ale ten Pani początek też nie był taki oczywisty, bo mąż Panią wyhaczył w operetce. Tak, też Pani nie kochała od razu muzyki latynoamerykańskiej. Tak, byłam w operetce po szkole muzycznej. Ja w ogóle na altówkę skończyłam średnią szkołę muzyczną na altówce i do orkiestrony na altówce grałam. Dyrektorem była we Wrocławiu Beata Artemska, którą Państwo na pewno pamiętają, sopranistka. I ona mówi, dziewczyno, ciebie szkoda Pana. Ja byłam szczęśliwa, że mnie wyciągnęła, bo ja nie lubiłam na altówce grać. To trzeba ćwiczyć, było ćwiczyć. Na początku byłam do szkoły przyjęta na flet. To mi pasowało. Trochę pograłam, poćwiczyłam, ale stwierdzili, że mam znakomity słuch, to po roku czasu przenieśli mnie na altówkę. A ja bardzo tego nie lubiłam, więc byłam szczęśliwa. A szczęśliwie w orkiestronie też, w orkiestrze byli, że ja poszłam chyba, bo nie najlepiej grałam. Ale wyciągnęła mnie na scenę, powiedzieli, że jesteś za ładna, za atrakcyjna. Ma dużą charyzmę w sobie, musisz być solistką. No i grałam prapremierę, zaproponowałam, jak była prapremiera Mów mi Teo, Talarczyka. To był na mezzosopran, główna rola była, zagrałam to. A był na przedstawieniu, ja współpracowałam też ze Stradą, szkoliłam głos, więc musiałam zarabiać trochę, żeby sobie opłacać lekcje tańca, lekcje śpiewu. I z dyrektorem estrady współpracowałam, a wtedy był Szymon Szurnik. On mówi do Zbyszka, ja ci coś powiem. Słuchaj, co wy w dwójkę tak śpiewacie? Weźcie śliczną dziewczynę w operetce, idź na premierę, zobacz.
piękna, ona się nadaje, ona ma taką chłopiową urodę i temperament. No i Zbyszek przyszedł na ten spektakl, na tą premierę, proszę Państwa, i tak się zaczęło. Po pół roku powiedział mu, i tak będziesz moja, no to ja mówię, już, teraz czy mnie podrywał, czy naprawdę chce ze mną śpiewać. A jak ta kultura latynoamerykańska w Pani żyłach się odnalazła? Bo jednak to, co jest ogromną siłą tercetu od lat, to jest Pani siła, to jest Pani charakter, ale to jest również ta muzyka. Ja słuchając, szykując się do tego spotkania, słuchałam tych wszystkich trzech płyt. Jak się słucha pierwszej płyty, gdzie są głównie właśnie takie utwory, te początkowe, to się jest w tych miejscach, o których Wy śpiewacie, to się jeździ po tym świecie, to przenosicie właściwie w ten piękny świat z tymi palmami, z tym ciepłem. No ale to jednak z polskiej perspektywy, jeszcze w tych czasach, w których Państwo zaczynali, no to chyba nie było takie naturalne, żeby akurat tą kulturą się w jakiś sposób zafascynować i ją poczuć w swojej krwi. Ja nie wiem, skąd się to wzięło. Rzeczywiście muzykę południową, rytmy muzyki południowoamerykańskiej czuję w każdej dosłownie cząstce świata, ciała. I teraz odpowiem krótko. Kiedyś Natasza Kubańska była na naszym spektaklu i podchodzi do mnie i mówi: ja nie wierzę, że twoja mama nie zdradziła cię z jakimś Kubańczykiem. No to nie wiem, skąd się wzięło. To, co jest Państwa fenomenem, to jest łączenie pokoleń, łączenie dekad, łączenie czasów różnych, Polski różnych czasów, tamtej siermiężnej, jak mówią niektórzy, Polski, szarej Polski. Państwo byli takim zjawiskiem egzotycznym w tamtych czasach, nie do końca rozumianym? Byliśmy przede wszystkim na... Mieliśmy wielkie szczęście, bo w Europie mieliśmy menadżera, który był również menadżerem Toma Jonesa. John Barber, i on Europę położył na stóp. Dzięki niemu śpiewaliśmy tylko po niemiecku, po angielsku, po hiszpańsku, czasami gdzieś tam po polsku, a później jak pojechaliśmy do Ameryki po raz pierwszy z paradą polskich gwiazd, no olbrzymie zaskoczenie było dla dziennikarzy, dla mediów, dla artystów, bo zaraz po pierwszym koncercie w Nowym Jorku dostaliśmy rekontrakt, półroczny kontrakt do Radio City, największe radio na świecie, i do Carnegie Hall. I oni byli, patrzyli się na nas na jakieś studie, bo to patrzyli się, że no jak to nie, jak coś mieli za żelazne kurtyny artyści, żeby tak pięknie wyglądali, żeby tak zawodowo śpiewali, tak czysto i dokładnie po hiszpańsku, po angielsku, po niemiecku, to im się w głowie to nie mieściło. I dziennikarze nieraz, a ja jeszcze byłam tam, tak, skąd macie takie piękne kostiumy? A dwa dni wcześniej kupiłam dwie poprzecznice dalej od Rebierzy. Ja mówię, z Polski oczywiście. Tak, wszystkie kostiumy zrobiłam na potencjalnie, oczywiście. I jak to przecież w Polsce nic nie ma, jest ocet na półkach. Był pan, widział pan, nieprawda, jest wszystko w Polsce.